Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy nas w tej chwili oglądają. Witam również moich miłych gości, których za chwileczkę przedstawię. Od kilku lat Instytut Pileckiego prowadzi w Warszawie w kinie Elektronik cykl projekcji filmowych Obrazy historii, w których prezentowane są filmy o tematyce historycznej i towarzyszą im spotkania z publicznością, z autorami filmów i z ekspertami, z historykami najczęściej. No, w dzisiejszej sytuacji pandemii staramy się kontynuować ten cykl Obrazy historii. To jest wydanie online obrazów historii. Pierwsze nasze spotkanie w internecie. Mam nadzieję, że się powiedzie, a za wszystkie usterki techniczne i niedociągnięcia z góry przepraszam. Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie Andrzeja Wajdy Samson z 1931 roku, w związku z kolejną rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim, przypominam, 19 kwietnia. Rozmowa o filmie Wajdy o Samsonie jest pretekstem do rozmowy szerszej, w ogóle o temacie żydowskim w twórczości Andrzeja Wajdy. Wydaje mi się, że to jest temat interesujący nie tylko dla historyków, nie tylko dla znawców tematyki żydowskiej, ale również filmoznawców. W tym momencie chciałbym przedstawić moich gości. Dzisiaj gościmy pana profesora Tadeusza Lubelskiego, historyka filmu, filmoznawcę, autora wielu ważnych książek. Przede wszystkim dla mnie najważniejszej historii polskiego kina, ale także encyklopedii kina, monumentalnego czterotomowego zestawu, który współredagował i również pisał tam ważne rozdziały historii kina światowego, a także historii niebyłej kina PRL, książki, która została doceniona wieloma nagrodami. Naszym drugim gościem dzisiaj jest pan doktor Piotr Paziński, pisarz, historyk literatury, tłumacz, publicysta, autor powieści Pensjonat, która otrzymała wiele nagród, zbioru esejów, Rzeczywistość poprzecierana, a także redaktor naczelny, wieloletni miesięcznika Midrasz, no i znawca tematyki żydowskiej, ale też wielbiciel dobrego kina. Proszę Państwa, Wajda to jest ktoś, kto po raz pierwszy pokazał Polakom na ekranie kinowym powstanie warszawskie. Po raz pierwszy pokazał wrzesień 1939 roku. Doświadczenie wojenne II wojny światowej dla pokolenia Andrzeja Wajdy to jakby podstawowy temat polskiej szkoły filmowej. Więc nic w tym dziwnego, że w tym obrazie historii, który na ekranie rozwijał przed nami Wajda, musiał się znaleźć również fragment dotyczący zagłady polskich Żydów. I o tym fragmencie, o tym wycinku filmografii Andrzeja Wajdy chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, żebyśmy na nim skupili swoją uwagę. I proponuję, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę od Samsona, a ściślej od powieści Kazimierza Brandysa, która stała się literackim wzorem dla scenariusza tego filmu, powieści z 1948 roku. I tutaj prośba do pana, panie profesorze, gdyby pan zechciał nam powiedzieć o podobieństwach i różnicach pomiędzy literackim pierwowzorem filmu Samson a samym filmem. Na czym polegały te różnice i z czego wynikały? To jest trzecia powieść w dorobku Kazimierza Brandysa.
Pierwszą napisał jeszcze w czasie wojny, Drewniany koń, Miasto niepokonane, to jest trzecia. On zawsze miał łatwość pisania, był pisarzem ogromnie sprawnym narracyjnie. W krótkim czasie no, zaistniał jako czołowy prozaik powojenny. Samson jest pierwszym członem tetralogii, która nosi tytuł Między wojnami, ale wyraźnie najlepszą z nich książką, którą właściwie można czytać samodzielnie. Główny bohater ginie, więc już go potem nie ma, ale bywa, bo tam są czasowe takie zakłócenia. W każdym razie to jest powieść, ja myślę, że najważniejsza dla Brandysa, najbardziej osobista w tym wczesnym okresie twórczości, historia Żyda. Pierwsza tak wyraźna w jego dorobku. On był Żydem z rodziny w pełni spolonizowanej. Właściwie można sobie wyobrazić, temat żydowski w wielu jego ważnych książkach nie pojawia się. Natomiast tutaj on, no, świeżo stosunkowo po doświadczeniu wojennym, bardzo mocno identyfikuje się z żydostwem, z tym głównym bohaterem tytułowym. Zaraz na pierwszej stronie on podaje swoją datę urodzenia i to jest dokładnie data urodzenia Kazimierza Brandysa, 27 października 1916. Mimo że postać jest bardzo odległa od tego typu intelektualisty już przed wojną, studenta prawa, zaangażowanego społecznie i tak dalej. To jest taki trochę Everyman, żydowski Everyman, i powieść jest przeprowadzona, ten narrator, który ujawnia się co jakiś czas, mówi bezpośrednio do czytelnika, historia prześladowanego na przykładzie losów tragicznych, kilkuletnich tego głównego bohatera, który bardzo często jest identyfikowany z postacią biblijną. Jest bardzo silny, muskularny, co jakiś czas pyta, czy wygląda jak Samson. Tu będzie inaczej niż w filmie. Nie ma żadnego wątku erotycznego. Tam jest taka duża przedakcja, jego młodość gimnazjalną, tam się pali jakieś dziewczyny, co nie ma żadnych fabularnych konsekwencji. Więc inaczej niż w filmie. Brandys to był debiut scenariopisarski Kazimierza Brandysa. Scenariusz napisał bez porozumienia z Wajdą czy jakimkolwiek reżyserem. Po prostu napisał go, chciał się wypróbować, poszerzyć warsztat. Na komisji był dobrze przyjęty, ale jeszcze nie było mowy o reżyserze. Ale szybko nawiązali kontakt z Wajdą, dobrze się porozumieli. No i film powstał szybko, w ciągu kilku miesięcy, pod koniec 60 roku zaczęły się zdjęcia. Oni no, obaj byli niezwykle eleganckimi dżentelmenami, więc nie wyobrażam sobie, żeby się kłócili, ale był konflikt w toku pracy nad scenariuszem. Kazimierz Brandys w no, 10-12 lat od napisania tej powieści chciał wykorzystać większą swobodę pisarską. Powieść była w okresie wstępowania socrealizmu, który tam jest słabo widoczny, ale jednak jest. Natomiast teraz on chciał zrobić bardziej realistyczny sobie ten film wyobrażał. Taką historię rzeczywiście losów Żyda między połową lat 30. a 43. rokiem, kiedy po powstaniu w getcie akcja się kończy. Natomiast Andrzej Wajda miał ochotę na film monumentalny z niezwykłymi, efektownymi obrazami getta i specjalnie wziął do współpracy Jerzego Wójcika, z którym współpracował kiedyś przy Popiele i Diamencie, ale który świeżo robił zdjęcia do matki Anny od Aniołów Jerzego Kawerowicza. Takich pięknych, wysmakowanych, czarno-białych kadrów, to było mu tutaj potrzebne. I oni się trochę nie porozumieli. Ja tylko dwa przykłady dam takich nieporozumień. Jest świetna scena, od razu wchodzimy inaczej niż w powieści, gdzie ta scena pierwszego dnia na uczelni, tam
powieścią, studiuje medycynę, tutaj politechnikę. Film się zaczyna od pierwszego dnia na uczelni i od razu zderzenie z bojówką numerus clausus, mocna taka scena wprowadzająca w straszny klimat polskiego antysemityzmu drugiej połowy lat 30., tragicznie zakończony, prawda, tą śmiercią, przypadkiem w obronie własnej zadaną studentowi. To zresztą było nawiązanie do autentycznej historii. Kazimierz Brandys się na to powoływał. W 1931 roku na Uniwersytecie Wileńskim w takim incydencie antyżydowskim Żydzi i jeden z nich uderzył kamieniem i zabił chłopca z obozu Wielkiej Polski, nacjonalistę Stanisława Wacławskiego. Oni co roku później obchodzili rocznicę i to były kolejne rozruchy, walki między studentami żydowskimi, polskimi. Więc Kazimierz Brandys dobrze pamiętał to zdarzenie, od tego zaczął. Więc to jest świetnie zrobione, Andrzej Żuławski gra ofiarę, pięknie to jest wyreżyserowane, bo on właśnie chce pomagać temu, jest do niego dobrze nastawiony, zażenowany kolegami, a zostaje ofiarą tego. I to jest połączone z narracją z zakadru, to jest chwyt, który powtórzył Andrzej Wajda z tym samym aktorem, wspaniałym Tadeuszem Łomnickim, który z zakadru jest narratorem jak w Kanale kiedyś, 4 lata wcześniej. Tam to wyszło świetnie, bo tam to było zwięzły ten monolog z zakadru rozpowiadający śmierć głównych bohaterów. Tutaj on mnie, muszę powiedzieć, razi. Jest taki zbyt przeestetyzowany ta narracja. Ona powtarza się zresztą kilkakrotnie i ona właściwie pracuje na rzecz tej monumentalności biblijnej tego filmu. Zresztą w finale wprost jest nawiązanie do tematu biblijnego. To jest jeden przykład takiej różnicy. Drugi to są te postaci kobiece. Dwie. W powieści nie ma żadną, nie wikła się w żaden romans, w nikim się nie zakochuje. Tu są dwa wątki miłosne. Właściwie akcja filmu idzie za akcją powieści. To są dwa miejsca, w których Samson próbuje się ratować. Za każdym razem związek erotyczny z Aliną Janowską, która okazuje się Żydówką, później z Elżbietą Kępińską, siostrzenicą czy bratanicą, takiego kasjera, który przyjmuje go wspaniale do swojego domu, ratuje mu życie do pewnego momentu. I no, mnie te wątki erotyczne przeszkadzają. Przeszkadzają mi w tym sensie, że one się łączą ze scenami, w których ten bohater zachowuje się dziwnie. I o ile jest zrozumiałe to jego przywiązanie do i rosnące takie poczucie więzi z mordowanym swoim narodem, które każe mu wracać do getta, i to jest ta jego obsesja w toku filmu, czy szukać sensu swojego życia, uciekać przed taką straszną, bezsensowną śmiercią, to się łączy z takimi dziwnie rozwiązanymi tymi wątkami miłosnymi. Za każdym razem on właściwie pośrednio skazuje na śmierć swoją partnerkę, czy prawie. Zachowuje się w drugiej sytuacji nielojalnie wobec tych, którzy go przyjmują. Jest scena, w której kompletnie wychodzi i naraża nie tylko siebie, ale i tych, którzy go przechowują na ogromne niebezpieczeństwo, prawda? Na spotkanie z tą szmalcowniczką. Tego nie ma. Znaczy, to jest podobna scena w powieści, on potem musi pójść do piwnicy, ale nie ma takiej absurdalnej sytuacji, jaka jest tutaj. To przeszkadza w moim odbiorze. Natomiast oczywiście są wspaniałe obrazy getta. Pierwsze tak mocne, no
powiedzmy kilkanaście lat po ulicy Granicznej Aleksandra Forda. Więc drugi raz tak mocne w polskim kinie. Chciałem jeszcze zapytać o zakończenie filmu. Miałem okazję zapoznać się z protokołem z kolaudacji tego filmu w takim gremium decyzyjnym, któremu przewodniczył ówczesny szef kinematografii Tadeusz Zaorski. I na wniosek właśnie Zaorskiego Wajda zmienił zakończenie. Tam było polecenie, żeby Samson nie popełniał samobójstwa z pobudek osobistych, żeby to nie była decyzja wynikająca z rozpaczy, z desperacji, z poczucia utraty sensu, tylko żeby to miało jakiś sens w porządku tej walki podziemnej. On robi to po to, żeby jego towarzysze walki mogli zyskać na czasie i ewakuować się ze spalonej drukarni. No, zdaje się, że rzadko się zdarzało, że takie pomysły tego grona kolaudantów były szczęśliwe. Mnie się zdaje, że to jest dobre. To jest jakoś konsekwentne, bo on cały czas, ten bohater, szuka czegoś, jakiegoś uzasadnienia, ratunku przed takim bezsensem, nie tylko trawem, ale i bezsensem swojego losu i w tej grupie chłopców walczących. Tak, gwardzista, Tadeusz Bartosik gra Pankrata, komunista, to jest wzięte z powieści, ale w powieści nie ma tego motywu śmierci samobójczej w obronie innych. A to jest po pierwsze wzięte z mitu, Samson biblijny, jak pamiętamy, w Konradzie Wallenrodzie nawet, jak Samson jednym wstrząśnieniem kolumny gmach cały i runąć pod gmachem. I coś robi, pomaga tym chłopcom, daje okazję Kowalskiemu, Fiałce, żeby zawiadomił szefa tej grupy spiskującej, żeby nie przychodził tutaj, i zabija równocześnie ten patrol niemiecki, który znalazł tajną drukarnię, więc na pewno niewątpliwie skończyłoby się to i tak ich śmiercią, a tu się kończy tylko śmiercią głównego bohatera, więc mi się zdaje, że to było szczęśliwe. Ten finał jest dobry. A dlaczego Kazimierz Brandys przyprowadził Wajdzie odtwórcę głównej roli, Francuza Serge'a Merlena? Bo ta decyzja w jakimś sensie szła pod prąd jego wyobrażeń własnego bohatera, jego własnej powieści, tak jakby sam się sprzeniewierzył swojej literaturze. No niekoniecznie, bo ten Francuz, w tym sensie, że nie wyglądał tak jak mocny sam, to prawda, oczywiście, ale jak już zobaczyli, co się dzieje, że to pójdzie tak czy owak w stronę pana Andrzeja, w stronę tego monumentalnego uzniesienia, to szukali chyba przede wszystkim dobrego aktora. A Andrzej Wajda po prostu parę razy o tym pisał, że to był dowód na to, co się właściwie stało, że Żydzi zginęli. I już nie znalazł aktora, który miałby bardzo żydowskie rysy. Dodajmy, że to jeszcze jest wielka różnica między, znaczy to świadczy o takim częściowo autobiograficznym charakterze powieści. Kazimierza Brandysa ratował tak zwany dobry wygląd. On przeżył całą okupację po aryjskiej stronie. Kontaktował się, miał tam jakieś niebezpieczeństwa, ale wychodził z nich zawsze obronną ręką. Natomiast bohater ma bardzo zły wygląd, tak zwany, ma bardzo żydowską twarz, co jest wielokrotnie przedmiotem rozmów, co o czym się tutaj mówi, to miało być powtórzone i takiego aktora po prostu nie znalazł. Do ostatniej chwili mocnym kandydatem
czasem żałuję, jak o tym myślę. Do głównej roli był Henryk Grynberg, który wtedy chyba świeżo po debiucie prozatorskim, w tym pierwszym tomiku opowiadań, który jak się okaże został takim najważniejszym, najwierniejszym w powojennej literaturze, najbardziej wiernym autorem tematu żydowskiego i tematu zagłady polskich Żydów. On został, migał w dwóch miejscach. Najpierw jest właśnie wyprowadzony w tej pierwszej scenie, wyprowadzony pierwszy z ławki, a później jest kolegą głównego bohatera w pracy w getcie, kiedy wywożą zwłoki. Grynberg pewnie nie był wybitnym aktorem, ale był w tym czasie aktorem teatru żydowskiego. Miał szansę na zagranie głównej roli, ale Wajda nie był zdecydowany, wahał się i wtedy Kazimierz Brandys przywiózł tego Serge'a Merlin, który jest świetnym aktorem, ale rzeczywiście nie ma tych warunków bardzo mocnego Samsona, natomiast może zagrać kogoś, kto mógłby być kimś takim, kto ma środki aktorskie, prawda? Poza tym to, że nic nie rozumiał, nie mówił słowa po polsku, zwiększało takie poczucie jego zupełnej osobności, oddzielenia od całego otoczenia. Także to w porządku jest, myślę, ta decyzja obsadowa. Przejdźmy może do tej rzeczywistości przedstawionej w filmie Wajdy. Pytanie do Piotra Pazińskiego. W jaki sposób Wajda przedstawił sytuację Żydów w okupowanej Warszawie w Samsonie? Jak wyglądają według niego, według tego filmu, relacje polsko-żydowskie w tamtym czasie? No właśnie, to jest sprawa, za którą Samson jest do dzisiaj uważany za film jakoś tam kontrowersyjny, jest albo lubiany, albo częściej nielubiany. No bo tu się oczywiście pojawiają dwie rzeczy, o które no chyba do dzisiaj tak naprawdę, mimo upływu no, od Samsona prawie 60 lat, a od zagłady 70 paru, są cały czas dyskutowane. No jedna rzecz to jest ta asymetria, często bolesna, no bolesna dla obu stron, znaczy asymetria losów, bolesna dla Polaków konstatacja, że dla wielu Żydów ta aryjska Warszawa była Arkadią po opuszczeniu getta i mówimy tu o getcie jeszcze sprzed wielkiej akcji, prawda, które jest tam zarysowane przez chwilę, ono się pojawia, tak naprawdę nie wiemy, kiedy to się zaczyna, czy to już jest rzeczywistość po wielkiej akcji, czy przed, ale tak czy siak jest to getto już skazane, jeśli nie na masowe wywózki do Treblinki, to w każdym razie na powolną zagładę z głodu i tyfusu. W związku z tym ta aryjska Warszawa jest, no, jawi się jako miasto niemalże arkadyjskie, co dla wielu polskich widzów było czymś zupełnie niezrozumiałym, bo tam się ten punkt, żydowski punkt widzenia jest w filmie skontrowany, ciekawe, przez bohaterkę ukrywającą się żydowską salonierę, prawda, która mówi, że widzisz, jeden był na Gestapo, drugi był w Oświęcimiu. Wiemy, że syn tego kasjera Maliny zginął przed chwilą w Oświęcimiu, więc ta strona polska bynajmniej nie jest miastem bezpiecznym ani miastem niedotkniętym wojną. Natomiast ta dysproporcja istnieje i jedną z takich ról, prawda, Samsona, czyli Jakuba Golda, jest uświadomić Polaków, że no, tam w getcie jest inaczej, znaczy jest egzystencjalnie rzeczywiście inaczej, ponieważ tutaj stawką jest w zasadzie śmierć całej społeczności, a nie tylko jakiejś części czy niektórych jednostek. No to jest jedna rzecz, która jakby no, spór o dysproporcje pomiędzy doświadczeniem polskim i żydowskim toczy się i pewnie się będzie toczył jeszcze dziesiątki lat. Wydaje mi się, że tutaj Wajda dość sprawiedliwie rozkłada te racje, pokazując właśnie, że i to doświadczenie żydowskie jest, no jest o tyle wyjątkowe, że tam naprawdę wszyscy zginęli ostatecznie, a ci, którzy nie zginęli, no,
musieli się przechować po stronie aryjskiej w różnych warunkach i różne mieli szanse na przeżycie. No a z drugiej strony, że po tej stronie polskiej czy aryjskiej nie było tak różowo, jak się mogło wydawać więźniom getta. No a druga rzecz to jest oczywiście stosunek Polaków do zagłady i to jest jeden z filmów polskich ważnych, który ten głos zabiera i tutaj znowuż wydaje się, że on dość jasno pokazał wachlarz postaw, prawda, od szmalcowników po ludzi ratujących, czy przede wszystkim ratujących, no właśnie ten kasjer Malina i kilka innych osób, które pomagają, jego rodzina, no i a z drugiej strony ludzie, którzy utrudniają albo po prostu aktywnie pomagają okupantom. Notabene, skoro tutaj już padało nazwisko Henryka Grynberga, to drugą taką malutką rulką jest Roman Polański, który gra szmalcownika właśnie. Co nawet pomyślałem, czy Roman Polański, a mam w pamięci Lokatora, jeden z moich ulubionych filmów, nie zagrałby dobrze właśnie Golda. Nie wiem, czy ta rola była mu proponowana, czy wygląd był wystarczająco żydowski Polańskiego i czy sam Polański uniósłby psychicznie taką rolę w 60 roku jako ocaleniec, no ale fakt faktem, że zagrał tutaj chyba 20-sekundową rolę szmalcownika. Więc to jest to, więc też dwie rzeczy, dysproporcja po pierwsze, a po drugie postawy Polaków wobec zagłady. Hitlerowcy tu są, prawda, to czasami się zarzuca już późniejszym filmom o zagładzie, że ta rola niemiecka jest mało uwypuklona, tutaj ona jest oczywista, tu wystarczyło w 60 roku pokazać tych policjantów w stalhelmetach i wszyscy wiedzieli, że chodzi o hitlerowców, zresztą tutaj nie ma żadnej wątpliwości. No i jeszcze jedna rzecz, która pewnie budzi opory, mimo że nie wszystkich, ale pewnie będzie budziła opory części widzów, pewnie w zależności od poglądów może ideowych czy politycznych, no mianowicie to, że tutaj jest bardzo wyraźna, prawda, korelacja. Zgodnie z powieścią Brandysa, ale być może Wajda też tak uważał, to znaczy, że ta nadwyżka współczucia dla ginących Żydów i ta chęć pomagania jest jakoś tam zależna czy skorelowana z poglądami ideowymi. Znaczy mówiąc krótko, tę nadwyżkę współczucia mają ludzie o poglądach lewicowych albo bardzo lewicowych, czyli komunistycznych, no bo Pankrat jest komunistą, komunistami są ci działacze konspiracji, do których Samson dołącza i z którymi ginie, czy dla których ginie. No i nawet sam kasjer Malina też pewnie byśmy go ulokowali, prawda, na jakoś tam ideowej lewicy. W związku z tym, to jest i to niewątpliwie wpisuje się i w czas. Poglądy na pewno Kazimierza Brandysa, jego doświadczenie być może okupacyjne. Czy się wpisuje w poglądy Wajdy z roku 60, to ja nie wiem, ale niewątpliwie tak z tego filmu wynika, że tak być może Wajda myśli. Tutaj dotknąłeś, Piotrze, bardzo ważnej rzeczy, o której wydaje mi się, że warto powiedzieć, mianowicie o tym, że występuje w tym filmie zauważalna także zbieżność perspektyw, tej perspektywy, powiedzmy, pewnej narracji komunistycznej, na przykład w mówieniu o przedwojennej Polsce, jako Polsce faszystowskiej, Polsce niesprawiedliwej, w której rządziła niesprawiedliwość społeczna, o okupacji, w której tymi jedynymi sprawiedliwymi i naprawdę walczącymi byli komuniści, a Armia Krajowa stała z bronią u nogi i tak dalej, i tak dalej, z perspektywą uciekiniera z getta i kogoś takiego jak Kazimierz Brandys, który staje się, można powiedzieć, rzecznikiem ocalonych, próbuje zdać sprawę z tej perspektywy. Że to prowadzi do takiego wniosku, może prowadzić do takiego wniosku, że można powiedzieć, obie strony w tym wypadku, i komuniści, i Żydzi, którzy chcieli opowiedzieć o zagładzie, mówili bardzo podobne rzeczy. Mówili bardzo podobne rzeczy o przedwojennej Polsce, o polskim społeczeństwie, o zachowaniu polskiego społeczeństwa in gremio w czasach okupacji. I można powiedzieć, nawzajem się te dwie narracje wzmacniały.
Co sądzicie o takiej zbieżności? Czy zgadzasz się z taką opinią i co z tym fantem zrobić dzisiaj? Znaczy ja się zgadzam z taką opinią, bo rzeczywiście te perspektywy były jakoś tam zbieżne. No, wynikały z doświadczenia wielu osób, którzy faktycznie mieli fatalne doświadczenie z Polską przedwojenną, Polską sanacyjną czy Polską ONR-owską. I no i tutaj trudno, żeby one zmieniły zdanie na temat II Rzeczypospolitej, zwłaszcza tej po śmierci Piłsudskiego. No z ich doświadczeniem wojennym, no, które było takie, że ogólne poczucie, że wojenny, podsycony jeszcze przez Niemców antysemityzm, tak? Antysemityzm, który nie wygasł mimo tego, że Polacy byli świadkami masowej eksterminacji, czy być może często satysfakcja z tego, że Żydzi giną, że Niemcy jakby wykonują tę pracę, no związane z przedwojenną afiliacją ideową. Pewnie oczywiście to należałoby skomplikować i powiedzieć, że nie tylko przedstawiciele lewicy ratowali Żydów, że często bywało odwrotnie, że ratował na przykład przedstawiciele Kościoła, tak, czyli rzecz, której raczej w Polsce Ludowej, zwłaszcza w tych pierwszych dekadach Polski Ludowej, pokazać by nie można było, na przykład nie wiem, dobrego księdza, czy zakonnic. Na to trzeba było wielu lat. Natomiast tak, no, te doświadczenia były zbieżne i nie zależały, jak mi się wydaje, wyłącznie od władzy ludowej, która by taką tendencję myślenia czy pamiętania promowała. Znaczy oczywiście to było pewnie na rękę komunistom, tak, że jakaś część żydowskich ocaleńców uważała, że ten obóz demokratyczny, czyli w przedwojennym języku lewicowy jednak, był obozem ratującym czy współczującym ginącym Żydom, a obóz no, narodowo-prawicowy raczej był tutaj, jeśli nie współpracował z Niemcami, to no, wykazywał pewnego rodzaju satysfakcję z tego, co się dzieje. No, tak myślano i to czy dobrze, czy źle, czy no, to jest taka jest ludzka prawda. Ja pytam o to, dlatego że nasuwa mi się takie pytanie, że, czy gdyby rzeczywiście społeczeństwo polskie w swojej masie wyglądało tak, jak przekonuje o tym pierwsze 10 minut filmu z tego wiecu na Politechnice, to inaczej by wyglądała chyba okupacja niemiecka, to znaczy po prostu tysiące Polaków zapisałoby się do formacji SS i ramię w ramię eksterminowałoby Żydów. A jednak w tym filmie Wajdy wchodzimy dzięki kamerze do salonu warszawskiego, tak można powiedzieć, w czasie okupacji tego mieszkania bohaterki, którą odgrywa Alina Janowska. I zwróćcie Państwo uwagę, jakie są reakcje tych ludzi na obecność Jakuba. To są przedwojenni, można powiedzieć, ludzie uprzywilejowani, z tej klasy uprzywilejowanej przedwojennej. Jak możemy się domyślać, jacyś byli ziemianie, jakaś inteligencja, jacyś trochę lepiej zabezpieczeni materialnie ludzie. I oni zachowują się bardzo w porządku. Tam nie ma ani jednej uwagi, która mogłaby wskazywać na to, że ci ludzie się nawet w reakcji takiej lękowej chcieliby się pozbyć tego człowieka. Nie tworzą zagrożenia, prawda? Tak, nie tworzą zagrożenia. I wydaje mi się to, obydwa te obrazy w moim poczuciu są ze sobą sprzeczne. To znaczy, gdyby prawda o polskim społeczeństwie i o polskim antysemityzmie przedwojennym wyglądała tak czarno-biało i tak jednoznacznie, jak wskazują na to te pierwsze minuty filmu, to rzeczywistość okupacyjna i sytuacja Żydów w Warszawie okupacyjnej wyglądałaby dużo, dużo gorzej. Nie wiem, czy się ze mną... Ale mamy cały film, prawda, do dyspozycji. Tak. Pierwsza scena,
bardzo mocna, była świadomie wprowadzeniem do całego filmu, gdzie mamy do czynienia, jak mówiliśmy już o tym, ze zróżnicowanymi postawami. Pierwsza scena powinna była być, bo ona budowała główny konflikt, poczucie osamotnienia i bezradności, strachu głównego bohatera. Takie sceny były. Ona tak w tym siódmym roku mógł wyglądać pierwszy dzień studiów żydowskiego studenta. Niestety, tam są troszkę zróżnicowane te reakcje, ale rzeczywiście ta pierwsza scena pokazuje zgodnie mniej więcej w znacznym stopniu z prawdą historyczną, no, stopień opanowania środowiska akademickiego przez żywioł antysemicki. Tak było. Ale teraz to jest równoważone przez szereg scen innych. Mnie się zdaje, że mocne i ważne, i to jest na korzyść tego filmu, że generalnie na ulicy jest rzeczywiście w ciągu poczucie zagrożenia. I tu są te dwie sceny ze szmalcownikami, prawda? Właściwie prawie pierwsze w polskim kinie. Pierwsza, to jest parę miesięcy wcześniej, była premiera filmu Ludzie z pociągu Kazimierza Kuca, gdzie jest niezapomniana, wspaniała scena bez słów, gdzie Gustaw Ludkiewicz, szmalcownik, bierze dwa pierścionki od Danuty Szaflarskiej, która przewozi wyraźnie żydowską dziewczynkę. Ale tutaj mamy te dwie. I pierwszy kontakt z rzeczywistością okupacyjną poza murem getta, to jest od razu ten fotoplastikon, gdzie z jednej strony on chłonie po dwóch latach, prawda, zamknięcia w getcie obrazy ze świata, ale natychmiast spotyka tę Beatę Tyszkiewicz, właścicielkę fotoplastikonu, która no prawie gotowa byłaby go wydać, no w każdym razie wypycha go na ulicę. Także mamy to zróżnicowanie. I na jeszcze jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Drugie wyjście jego na zewnątrz, w takie światło dnia, kiedy no niestety zamyka tę biedną Kazię tam w piwnicy, ucieka przed nią i wychodzi na światło dnia. Parę lat temu Grzegorz Niziołek wydał taką świetną książkę Polski Teatr Zagłady i użył serii fotosów z tej właśnie sceny, takiego wydania się polskiego Żyda o złym wyglądzie na widok warszawskiej ulicy, jako może nie aż tak, żeby natychmiast mu coś groziło, ale jednak spotyka się z tymi zróżnicowanymi, w najlepszym wypadku obojętnymi czy przestraszonymi reakcjami ludzi. On to potraktował jako taki wzorzec, to wyjście dla tej kategorii Spielberga bystanders, prawda? Tych świadków, ale właściwie gapiów, którzy są przerażeni własną bezradnością i koniecznością interwencji, być może pomocy, na którą być pewnie by się nie zdobyli. To jest rzeczywiście świetna, niezapomniana scena, która też pewnie źle by się skończyła, gdyby nie pomoc tego szlachetnego rikszarza Kowalskiego, który ratuje bohaterowi życie. Dawnego kalifaktora z więzienia. Tak. Chcesz coś... Nie, no, chciałem może odnieść się trochę do kilku rzeczy. Znaczy, po pierwsze ta rama niewątpliwie polityczna, to znaczy otwarcie i powieści, i filmu o przedwojennych scen z ONR-owcami, jakby zasugerowanie, że przedwojenny terror ONR-owski na uniwersytecie i antysemicki przyczynił się do utrwalenia postaw antysemickich w społeczeństwie polskim, czyli podczas okupacji hitlerowskiej i zagłady jest, ale nawet jakbyśmy to wyjęli, to znaczy to nie jest tak, że ONR-owcy by wszyscy wstąpili do SS, ponieważ nikt im tego nigdy nie zaproponował, ponieważ Niemcy pewnie ku zaskoczeniu niektórych ONR-owców uważali ich za takich samych podludzi jak Żydów. Więc to trudno, znaczy takich po prostu tego, to, że oni sobie hajlowali w latach 30. nie oznaczało, że Adolf Hitler uważał ich za jakichkolwiek partnerów w budowaniu czegokolwiek. To, że nie lubili Żydów, nie czyniło ich Übermenschami, prawda? Natomiast nawet jak wyjmiemy ten scenę, znaczy powiedzmy, że zapominamy o tej ramie, która jest polityczna, nikt tego nie neguje.
No to ten wachlarz postaw wojennych jest tak zróżnicowany, no bo one musiały być zróżnicowane już nawet niezależnie od polityki. Ja się nie zgadzam, że Beata Tyszkiewicz, nie pamiętam jak ona się nazywa tam, no w każdym razie, że ona chce wydać. Nie, ona chce się pozbyć kłopotu, bo to jest rzeczywiście kłopot. Jest, wpada w histerię, no w dodatku jest umówiona na randkę, tak? To znaczy no, ten drugi uciekinier z getta o dobrym wyglądzie z jej kochankiem, więc ten byłby po prostu takim ciężarem jeszcze w dodatku na tę jedną noc. Więc ona chce się go pozbyć. Ci ludzie z tej imprezy są różni, bo jeden proponuje właściwie wyjazd na dacze, inni po prostu są pijani, inni są zainteresowani podrywaniem gospodyni, więc oni też są różni. Faktycznie mamy dwie osoby zdeterminowane w łapaniu Żydów, to znaczy dwóch szmalcowników, szmalcowniczkę i jej ciapowatego męża, którego gra Polański i tego drugiego, który na moście Poniatowskiego rzeczywiście już po upadku powstania w getcie jest gotów zaciągnąć go na gestapo czy wykończyć na miejscu, jeśli Jakub by się nie opłacił. Cała reszta jest no tak jak to ludzie, jedni się boją, drudzy mają swoje sprawy, trzeci być może się cieszą z tego, co się w getcie dzieje, a inni chcą pomagać. Jedna z najbardziej niesamowitych scen, to może już potem o tym jeszcze powiemy, o tej wizualności, scena z kolędnikami, prawda? Oni nie mają żadnego interesu, żeby pomóc. Oni nakładają mu maskę, wiedząc doskonale, kim jest. Zresztą jest to jedna w ogóle z najwspanialszych scen w Samsonie. No robią to może na złość Niemco, może to robią, bo chcą mu pomóc, a może po prostu, bo tak, żeby przechytrzyć okupanta. Więc tutaj ten wachlarz jest taki stróż, który gdzieś tam siedzi w bramie, pilnuje kamienicy, przez którą się przechodzi do getta, który mu jednak jakoś tam pomaga. Więc tutaj ten wachlarz postaw jest. Sam Gold jest postacią, mi się wydaje, że trochę kawkowską. Ja nie wiem, podejrzewam, że wtedy wszyscy czytali Kawkę, bo to była moda w końcu jest to 60. rok. Więc on jest, te wszystkie jego takie nieadekwatności, tak jak pan profesor powiedział, że on z tymi kobietami dziwnie. Przeczytajcie Zamek albo Proces, właściwie Zamek, jak K traktuje, po pierwsze traktuje swoje kobiety i jak i jaką jest postacią? Jest postacią, która notorycznie wpada w jakieś kłopoty i sprawia innym kłopot. Ten rys tego bohatera, oczywiście może nie był sprawiedliwy, tak? No bo to jest jednak po prostu żydowski uciekinier, już z taką twarzą, że go zaraz wykończą, ale on jest postacią, która ma sprawiać kłopoty i to jest dosyć uczciwe o tyle, że uciekinier z getta sprawiał kłopoty, tak? Niezależnie od tego, czy ludzie byli szlachetni, czy byli tylko obojętni. Był obciążeniem i tutaj akurat nie ma co mówić, że było inaczej. Bywał obciążeniem. Po pierwsze ryzyko śmierci dla tych, którzy go ukrywali, ale też nawet jeśli to byli ludzie jakoś tam pomagający, no to w sytuacji niemieckiego terroru on był piątym kołem u wozu i to jest niestety powiedziane wprost w tym filmie i bardzo wyraźnie. To, że za nim się ciągnie jeszcze to przekleństwo twarzy, prawda, czyli kogoś, kto jest jakby dodatkowo wszystkich naraża na niebezpieczeństwo samym swoim istnieniem. Bardzo egzystencjalistyczna zresztą myśl, prawda, bo Brandys oczywiście miał okres komunistyczny czy komunizowania, natomiast i przed wojną i po wojnie w końcu zaszczepiał polskim czytelnikom, między innymi Sartra, był wielkim wielbicielem myśli egzystencjalistycznej i ta myśl taka, że sama ta egzystencja, która poprzedza esencję, jak mówili egzystencjaliści, naraża Golda na śmierć, a pośrednio też naraża innych na śmierć, jest tutaj wyłożona. Ja bym się tutaj innej rzeczy czepiał, ale to może jeszcze na to będzie czas, to znaczy w stosunku do śmierci Golda, która też jest chyba wyprowadzona tak naprawdę z myśli bardziej egzystencjalistycznej niż powiedzmy komunistyczno-lewicowej, to znaczy, że jednak tutaj jest gradacja śmierci i ta śmierć bohaterska jest śmiercią lepszą niż śmierć w tej koszmarnej piwnicy. I to jest wyraźne i u Brandysa i chyba jednak u Wajdy, to znaczy Wajda, który 3 lata wcześniej robi kanał, w którym wszyscy giną, i niby pokazuje bezsens tego ginięcia, no ale uwznośla ich tym ginięciem,
tutaj też wzniośle śmierć głównego bohatera, no bo on nie ginie tak jak inni Żydzi na tym wózku wywieziony do zbiorowej mogiły, tylko ginie inaczej, tak? W pewnym sensie nabiera właśnie takiej esencji i staje się kimś innym. Przekracza swoje własne egzystencjalne uwarunkowania i twarzy, i swojej sytuacji jako Żyd. To ja chciałbym jeszcze poświęcić odrobinę czasu na język filmowy w Samsonie i zapytać, na ile jest on adekwatny do tematu. No, Adorno już napisał swoje słynne zdanie o tym, że po zagładzie pisanie poezji jest niemożliwe, a tym bardziej pisanie poezji o zagładzie, prawda? Więc z tym się muszą mierzyć wszyscy artyści, którzy chcą coś na ten temat powiedzieć. Karl Kraus kiedyś napisał takie zdanie: kto ma coś do powiedzenia, niech wystąpi z szeregu i milczy, prawda? Milczenie jako jedyna moralna i adekwatna forma odpowiedzi na to, co się stało. Bajda podejmuje wyzwanie i pytanie, czy forma tego filmu unosi temat. Panie profesorze, jakie jest pana zdanie? Tu nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo jest i tak, i nie. Ten film jest przełamany. Tu właściwie zderzają się z sobą te dwie poetyki, o których mówiłem przy okazji sporu między pisarzem i scenarzystą, a reżyserem, który chciał wizji, który chciał uznioślenia. On zresztą był bezpośrednio po realizacji filmu Niewinni czarodzieje, który dziś na ogół podoba się, jest dla młodych odbiorców jednym z ważniejszych filmów Wajdy. Wajda go nie lubił, dlatego że on nie znał tej rzeczywistości takiej młodzieżowej i on właśnie po Niewinnych czarodziejach, sparzywszy się na, czy rozczarowawszy się do tego, że nie zrealizuje Krzyżaków, których scenariusz z myślą o nim napisał Jerzy Stefan Stawiński, stąd przejście realizacji Samsona z zespołu Kadr do zespołu Droga Bogdziewicza. On porzucił Kadr właśnie, bo obraził się, że Kadr oddał Fordowi scenariusz Krzyżaków, co i tak by zresztą się stało pewnie. Wajda potrzebował właśnie takiego dużego oddechu, to jest jego pierwszy film na tym szerokim ekranie. Miał Jerzego Wójcika, którego zdolnościom operatorskim słusznie ufał. I rzeczywiście pamięta się z tego filmu tych kilka wysmakowanych, pięknych obrazów, który przesie w zamknięcie przybijanego hitlerowcu, który się zamienia w zamknięcie Żydów w getcie. Może jeszcze piękniejszy ten obraz po śmierci getta, prawda? Kiedy on w czasie drugiego przyjścia, już po powstaniu w getcie warszawskim, widzi właściwie cmentarz. To są piękne obrazy, ale one trochę zderzają się z tą większościową materią filmu, która domagała się jednak realizmu większego. Na korzyść tego pierwszego pracuje także muzyka Berda, piękna, i właściwie rola Merlena, o czym już mówiliśmy, taka trochę milcząca, wyobcowana, podkreślająca. Zgadzam się tutaj z Piotrem Pazińskim, że to jest taki kawkowski bohater, mocno. Brandes był wtedy wszyscy już byli dawno pewnie po lekturze Kawki, świeżo Camus, prawda? Karnie Golfa, mi się chodziło. Tak. I tu nieuchronne jest to zderzenie, niedopasowanie. Myślę, że te dwie poetyki trochę, tych dwóch poetyk trochę nie udało się z sobą połączyć i myślę, że to jest główny powód, dla którego zarówno zresztą Niewinnych czarodziei, których nie lubił, jak i właśnie Samsona, Wajda nie umieścił ostatecznie w takim swoim wielkim boksie. Podobnie jak Lotnej zresztą, podsumowującym jego twórczość na DVD.
Zaraz o tym sobie powiemy, ale jeszcze... No to ja bym, nie, do tych ikonicznych scen pewnie bym jeszcze kilka dorzucił, bo rzeczywiście i ten krzyż, prawda, no to jest krzyż, tak, znaczy tutaj tu krytycy niektórzy Wajdy mówili, że on chrystianizuje zagładę, że to jest ewidentnie znak krzyża, który potem zabija, tak, znaczy chrześcijaństwo jako coś, co poprzedza tak masową eksterminację. Pewnie to było jednak zamierzone, ale samo to zabijanie dyskami, prawda, getta jest niesłychanie wizualnie no, wstrząsające. W ogóle mur, kilkakrotnie pojawiający się mur, jego sylwetka, prawda, idącego już wzdłuż mur, właśnie biegnącego, żeby zobaczyć, i kręcony cmentarz na gęsiej ten pierwszej części, no i sceny z getta, prawda, wzorowane zresztą na niemieckich kronikach filmowych, to trzeba powiedzieć, znaczy na filmach nigdy nie dopuszczonych do masowego odbiorcy, bo były zbyt drastyczne, ale na scenach rzeczywiście autentycznych z getta, to noszenie zwłok, prawda, na tych marach i zbieranie z ulic i na fotografiach, to było bardzo wysmakowane. Do tego scena, która jakby nie jest akuratna historycznie, ale jest bardzo symboliczna, to znaczy ta pierwsza kolumna Żydów, którzy idą do getta z łatami na plecach. Tak nie było, bo wtedy jeszcze w ogóle nie było, potem były opaski, ale ona też jest jakoś bardzo plastycznie, prawda, wysmakowana. No, scena z kolędnikami jest niesamowita, to jest w ogóle wspaniała, wieloznaczna, prawda, bo to jest twarz, cudza maska nakładana na twarz, maska, która ma, prawda, ocalić życie człowieka, który sam nie ma twarzy, bo ma żydowską maskę, w związku z tym musi zginąć, więc to jest bardzo, bardzo piękna scena. Unicestwienie getta, ta scena kręcona z kolei na cmentarzu na Targówku, bo to są ta pryzma macew, to jest cmentarz na Targówku, jak sądzę, który był wykorzystywany wcześniej w czarnej serii dokumentu, między innymi o życiu Targówka, więc tam ten Kirkut zrujnowany się pojawia. Bardzo fajny pomysł, znaczy fajny, no wstrząsający pomysł, tak, żeby za murami rzeczywiście pokazać niepłonące ruiny, tylko przerobić to na cmentarz, troszkę to uteatralizować i wznieślić, ale jednak. No i jeszcze na plus bym zapisał język, to znaczy faktem, że to się rzeczywiście dzieje, tak jak w świecie Kazimierza Brandyse, w środowisku właściwie całkowicie spolonizowanym, tam nie ma w ogóle języka jidysz, to zresztą Wajdzie będą potem wytykać przy okazji Korczaka, prawda, już niezależnie od wszystkich ideowych rzeczy związanych z Korczakiem, nie chcę w to wchodzić, ale że tego jidysz notorycznie brakuje. To jest film kręcony przed marcem, tam jidysz rzeczywiście nie ma, ale dwukrotnie jest wypowiadana modlitwa hebrajska. Jest najpierw kadzisz na cmentarzu i psalm podczas pogrzebu matki Golda i później El Mol Rachamim, czyli Boże pełen miłosierdzia, już na tej scenie, prawda, jak on z muru ogląda ten cmentarzysko. I to jest zaśpiewane poprawnym, bardzo dobrze aszkenazyjskim hebrajskim, czyli ewidentnie zatrudniono kogoś, kto to umiał robić. Kantora z jakiejś z synagogi nożyków jeszcze wówczas czynnej, czy po prostu jakiegoś starego Żyda, który potrafił to dobrze zaśpiewać. I to też jest plus, ponieważ bardzo w wielu filmach polskich te rzeczy są puszczane jako mniej ważne. Ktoś potrafi od biedy przedukać, prawda, coś z polskim akcentem. A tutaj Wajda, no pewnie Wajda przypilnował, żeby to było naprawdę, naprawdę dobrze zrobione. Tadeusz już wspomniał o tym, że Andrzej Wajda nie lubił Samsona. Czy miało to związek z odbiorem filmu po premierze? Andrzej Kijowski, bardzo jeden z najwybitniejszych krytyków filmowych tamtego czasu, publicystów, bezpardonowo zaatakował Wajdę w tekście Antywajda i zarzucił mu, że obraz okupacji jest całkowicie nieprawdziwy. No, właściwie była to niszcząca recenzja. Czy zechciałby pan, panie profesorze, przybliżyć jakoś tło tej recepcji Samsona i czy miało to wpływ na późniejszy stosunek Wajdy do tego filmu, czy jakieś inne względy zaważyły tutaj w tej niechęci do własnego dzieła? Myślę, że miało. To jest początek nowej dekady, nadzieja na nowe otwarcie,
w nieszczęśliwym momencie, bo ten 60. rok, akurat początek zdjęć do Samsona, jesień 60. roku, zbiegł się z tak zwaną konferencją w Spale, gdzie uchwalono tajną taką uchwałę o kinematografii, która właściwie praktycznie była zamknięciem polskiej szkoły filmowej, zapowiedzią przyciśnięcia cenzuralnych ograniczeń i tak dalej. Wiązało się to z potępieniem wcześniejszych filmów szkoły polskiej, w tym kanał Wajdy jako defetystyczny. No, życzyli sobie, nie było ingerencji cenzuralnych, tak jak życzyli sobie twórcy. Ale jednak Wajda chciał się odkuć po rozczarowaniu, jakim było dla niego przyjęcie Lotnej, z którą wiązał bardzo duże nadzieje, po niezadowoleniu z Niewinnych czarodziei, chciał zacząć coś nowego. To ważne, że w ogóle twórcy szkoły polskiej mieli poczucie, że w tym zamykającym się nurcie zabrakło jednak tematu zagłady. I to ważne, że Wajda, no pewnie jeszcze o tym wspomnimy, Wajda właściwie wprowadził temat zagłady do filmów szkoły polskiej poprzez niesłychanie ważny ten wątek powstania w getcie i takiego odkupienia przez postać Janczara, wcześniejszego nieudzielenia pomocy koledze, sąsiadowi, Żydowi. Ten wątek jest w pokoleniu bardzo mocny. Wajda pierwszy pokazał karuzelę na Placu Krasińskim w polskim kinie. No, ale odczuwał taki niedosyt, wiązał duże nadzieje z tym filmem, z tym tematem. Film pojechał na festiwal w Wenecji, trzymano kciuki. Pierwszy zachwyt na takich zamkniętych projekcjach zorganizowanych przez małżeństwo Brandysów mógł zapowiadać, że dostanie, no, mówiono nawet o złotych lwach na festiwalu w Wenecji, nic tam nie dostał. I później recenzje, mimo kilku recenzji pięknych, bardzo film doceniających, zwłaszcza takiej analitycznej, pięknej recenzji Stefana Morawskiego, profesora wybitnego estetyki, na ogół poszły raczej za tym złośliwym tonem Andrzeja Kijowskiego. Później ten ton dominował. Film nie zdobył sympatii widowni, nie utrzymał się w kinach długo i Wajda był rozczarowany. Sam on był najbardziej krytyczny zawsze wobec... Sam czuł, że nie wykorzystał tematu do końca, że może nie dość słuchał Brandysa, że może nie... No, w każdym razie nie był z tego filmu zadowolony. Jakie były zarzuty, panie profesorze? Jakie były zarzuty? Z recenzji Kijowskiego zapamiętałem taki mocny passus. Wajda wszystko by dał za swój interes pokazać, że ma talent. Czyli jakby taka estetyzacja za cenę dramatyzmu tematu. I dodaje Kijowski, ależ ma, tylko smaku mu brak i poczucia prawdy chyba. Zarzut w gruncie rzeczy dotyczył tego nieuzgodnienia formalnego filmu, tych dwóch jakby tego kreacyjnego uznieślenia, które nie przyniosło obrazu na miarę Matki Joanny od Aniołów, powiedzmy Kawalerowicza. Mówię tu o zupełnie innym temacie, ale chodzi o tego typu konstrukcję. A z drugiej strony mógł rozczarowywać jako obraz codzienny. I właściwie Wajda powstał z tym niespełnienia, stąd wracał później kilkakrotnie do tematu żydowskiego i dowody uznania dla Samsona po latach, przykład był taki z 2011, jeśli dobrze pamiętam, takie towarzystwo we Włoszech w Genui na festiwalu przy specjalnym.
do końca nie przekonały. A czy coś wiadomo, Piotrze, na temat reakcji środowisk żydowskich, jeśli można mówić o takich środowiskach w PRL-u w tamtym czasie? Nie znam, znaczy ja niestety po prostu nie znam, bo nie miałem okazji zrobić kwerendy, czy na przykład jakieś pismo, nie wiem, deska, że tu to było, bo już Volkssztymer zamieściło recenzję. Wiem, że się ukazała duża recenzja, nie w prasie rzymskiej, bo w prasie ogólnopolskiej Michała Mirskiego, który był wówczas jednym z ważniejszych działaczy. W polityce. Tak w polityce żydowskiej, czy to jest Karzetu, który no właśnie jednak ten film bardzo, bardzo chwalił i pokazywał jego, jak to wówczas mówiono, ogólnoludzkie czy humanistyczne przesłania. Tak, natomiast czy były jakieś inne? Nie, no na pewno opór był z powodu pokazania szmalcowników, to chyba rzeczywiście tak. No i druga rzecz, to od czego zaczęliśmy, tej dysproporcji pomiędzy Warszawą, pomiędzy gettem a Warszawą aryjską. Że ona na tle getta jest, wydaje się, miejscem dosyć sympatycznym i bezpiecznym. No i to oczywiście w doświadczeniu polskim tak nie było. Z punktu widzenia tego getta tak było i to są rzeczywiście rzeczy, których tak prosto się uzgodnić chyba nie. A jak oglądamy dzisiaj po latach ten film z perspektywy naszej obecnej wiedzy o czasach okupacji, o tym, co się działo w getcie w czasie wojny. Czy takiego historyka, który zna doskonale realia faktyczne, coś razi dzisiaj w tym filmie? Czy on jest raczej zasadniczo zgodny z naszą dzisiejszą wiedzą? Oj, to pewnie zależy jaki historyk i co badający. No. Ta rzecz, o której też już wspominaliśmy, to znaczy jednak to przypisanie tych postaw szlachetnych wyłącznie politycznej lewicy, prawda? To może być dzisiaj przy naszej wiedzy choćby o roli niektórych, prawda, czy zakonów, czy też ludzi kościoła w ratowaniu Żydów, czy powiedzmy założycieli Żegoty, z których nie wszyscy byli przedwojennymi czy wojennymi lewicowcami, to pewnie musielibyśmy to zmienić. Co do reszty realiów, no zawsze w przypadku tego rodzaju obrazów, to już troszkę poza polityką, pojawia się jednak zarzut polonizacji, to znaczy polonizacji w tym sensie, że jednak wszyscy mówią po polsku, wszyscy się zachowują jak Polacy i są to losy ludzi, no tak jak Gold, który jest jednak mimo żydowskiej twarzy de facto Polakiem pochodzenia żydowskiego. Że brakuje języka jidysz, że brakuje ludzi bardziej tradycyjnych, a większość żydowskich ofiar zagłady, tak jak większość przedwojennych polskich Żydów, to byli ludzie jednak mówiący jidysz i tradycyjni. No to jest pułapka właściwie prawie każdego reżysera, bo trzeba by zrobić film dwujęzyczny. To się chyba nie udało ani Wajdzie w Korczaku, ani Polańskiemu w Pianiście. To są wszystko opowieści ludzi z jakoś pogranicza. Oczywiście Samson jest o tyle opowieścią o człowieku z pogranicza, że on się pewnie przed wojną czuje Polakiem, czy w zasadzie czuje się obywatelem, prawda, już jakby postnarodowym, właściwie nie rozumie, dlaczego się go czepiają. W czasie wojny on się jakby no, coraz bardziej związuje z żydowskim losem, ale nadal pewnie chciałby być po prostu obywatelem. No i stąd ten wniosek, że jedynym stronnictwem politycznym, któremu gwarantuje to bycie wyłącznie bezprzymiotnikowym obywatelem są komuniści, prawda? No bo oni są jedynymi, dla których te różnice narodowościowe nie są ważne, tak? Są jedynymi tutaj rzecznikami jakiejś takiej ogólnoludzkiej rodziny. No pewnie oczywiście można by ten obraz dalece komplikować. Co do reszty, no to wydaje mi się, że te obrazy, znaczy naprawdę ikoniczne obrazy getta, niewiele tego jest, bo to pewnie jest może 5 minut filmu, mogłyby być spokojnie użyte w jakimś dzisiejszym filmie o getcie, prawda? I te właśnie wywożenie zwłoki i cmentarz. No tutaj bym się nie czepiał, reszta jest z jakąś wizją artystyczną, która jest. Wydaje mi się, że właśnie w tych miejscach, w których pewnie Jerzy Wójcik, być może Andrzej Żyłaski, mieli więcej do powiedzenia, drugi reżyser, prawda, jest broni się.
To jest, a reszta jest uteatralizowana. Pierwsze sceny są nieznacznie patetyczne i głos z Ofu Łomnickiego jest już tak podniosły, że bardziej nie można. No ale jak się to by wyjęło, to nie wiem. Ja ad vocem tego, co powiedział Piotr o możliwościach komplikowania tego obrazu, co było oczywiście niemożliwe w czasach PRL-u, ten dodał, że do 22 czerwca 1941 roku Związek Radziecki był sojusznikiem Hitlera, bardzo lojalnym, i w związku z tym sytuacja jaczejki komunistycznej w getcie warszawskim w tamtym czasie była nie do pozazdroszczenia, ponieważ jako jaczejka komunistyczna związana bezpośrednio ze swoim chlebodawcą w Moskwie i patronem w Moskwie musiała zachowywać lojalność wobec okupanta niemieckiego. No i będąc Żydem, komunistą w getcie warszawskim zachowywać lojalność wobec hitlerowców, którzy są formalnie i faktycznie sojusznikami Związku Radzieckiego, no to była sytuacja trudna. Brat Bermana, zdaje się, był właśnie takim łącznikiem NKWD w getcie warszawskim. No tak, ale tutaj w ogóle nie mamy przekroju społecznego getta, to też ktoś mógłby się czepiać, prawda? Znaczy tu mamy parę osób tak naprawdę zatrudnionych przy noszeniu trupów i tyle. Ja mówię tutaj o sytuacji tej, o której wspomniałeś, Piotrze, czyli o tym, że w świetle tego filmu, podobnie zresztą jak w świetle pokolenia, wcześniejszego pokolenia Wajdy, jedyną grupą ideowo-polityczną i militarną, która broni Żydów, to są komuniści. No, do 22 czerwca 1941 roku wyglądało to inaczej i warto tutaj to o tym powiedzieć. Ale oczywiście większość akcji filmu Samson jest już po tej dacie. Możemy się domyślać, że to jest po tej dacie. Ja bym teraz skierował swoje słowa do wszystkich osób, które nas oglądają na żywo na YouTubie i przypomniał, że istnieje możliwość zadawania pytań naszym gościom. Ja jeszcze mam kilka minut, że tak powiem, dla siebie i jeszcze spróbuję wykorzystać ten czas, ale zachęcam Państwa do zadawania pytań o film Samson, o Wajdę, szeroko pojętą problematykę, której tutaj dotykamy, bo ja w Państwa imieniu te pytania za chwilę zadam naszym gościom. Także proszę się wpisywać na czacie, będziemy to rejestrować i te pytania zadam. A teraz przechodząc jeszcze do naszej rozmowy, pytanie w takim szerszym kontekście. Jak byśmy dzisiaj sytuowali, gdzie byśmy sytuowali Samsona w szeregu filmów Andrzeja Wajdy, w których pojawia się tematyka żydowska. Ty, Piotrze, policzyłeś, że takich filmów jest aż 13, w których tematyka żydowska tak lub inaczej, nie zawsze ona jest dominantą oczywiście, ale tak czy inaczej jest poruszona. Gdzie w tym szeregu umieścić Samsona? Wśród filmów bardziej udanych, mniej udanych? Jak to oceniasz? Znaczy ja, żeby się wytłumaczyć, wliczyłem po prostu, bo kiedyś pisałem taki tekst o tym, wliczyłem wszystkie filmy, w których już pojawiają się Żydzi, tak? To znaczy zaliczałem na przykład Brzezinę, gdzie jest minutowa sekwencja ze Sztetlu, zaliczałem Kronikę Wypadków Miłosnych z tą piękną sceną, kiedy oni idą na spacer, prawda, w Wilnie i oglądają wnętrze Sztiblu czy Hederu, więc oczywiście tego, tak. Wiesz, no oczywiście Ziemię Obiecaną, prawda, ale też i Wesele z postacią i Żyda, i Żydówki, więc tego mi wyszło sporo. No są trzy filmy o zagładzie Andrzeja Wajdy, tak, znaczy takie, które, pomijając pokolenie, w które jednak pierwszy film debiutującego reżysera, no film zdecydowanie jakby ideowo zaangażowany, ale film, w którym ten wątek jest ważny. No a później mamy Samsona, mamy Korczaka i mamy
Mamy Wielki Tydzień. Wydaje mi się, że Wielki Tydzień jest filmem po prostu dosyć średnim, sztampowym i takim, chyba takim, który absolutnie nie wejdzie do wejdowskiego kanonu, a z tych dwóch, no jeśli idzie no, rozmach, prawda, filmu, no to Korczak jest oczywiście filmem ważniejszym i wydaje mi się, że rola Wszoniaka jest większą rolą niż rola Sergio Merlina, tak, w Samsonie. Natomiast ja bym Samsona dla tych paru scen niewątpliwie bronił, to znaczy, zwłaszcza, że to jest jednak inna epoka. Zrobić Korczaka w 90 roku, w 89 to jest co innego niż zrobić Samsona w 60. No. Panie profesorze, co pan na to? Jak pan widzi miejsce Samsona w szeregu tych filmów? Filmy o tym żydowskim. I też uważam, że Korczak jest najważniej udany. Co ważne, że Wa do tego wracał, to znaczy nie podjęcie wystarczająco poważny, głęboki i dramatyczny sposób tego tematu w okresie szkoły polskiej jakoś nie dawało mu spokoju. On miał takie przeżycie związane, wracał do tego przeżycia z młodości. W 1942 roku miał 16 lat, był chłopcem, mieszkał w Radomiu, nie wiedział jeszcze o tym, że ojciec zginął w Katyniu, ale już nie było go, to znaczy nie akurat w Katyniu, ale w ramach mordu katyńskiego. Był sam z matką i bratem i pomagał, szukał prac malarskich, kościoła Bernardynów w Radomiu, który jest takim najważniejszym radomskim zabytkiem. I to był sierpień 1942 roku. Przyszedł na 7 rano, tak jak byli umówieni, i zastał tych dwóch tam było wtedy malarzy, Langner i Stalony Dobrzański, w kompletnym szoku. Oni, jak się okazało, byli świadkami całonocnego mordowania, trochę wywiezienia do Treblinki, które mieściło się przy ulicy Wałowej, kilkaset metrów od kościoła Bernardynów i od domu Wajdy, mieszkania wtedy jeszcze mieszkał przy Malczy. Nie był tego świadkiem i to jakoś dryło, że mógł spać, kiedy takie sceny, że właściwie nie znał tego świata Żydów. W Radomiu były dwa getta, nie kolegów, nie miał przyjaciół Żydów. Miał taki rodzaj wyrzutu sumienia, którzy przeżyli zagładę. Wracał do tego tematu uparcie. No właśnie po pokoleniu to jest pierwsza taka próba zderzenia się z tym tematem. Myślę, że mógł być z tego zadowolony, ale też uważam, że najbardziej spełnionym filmem, może nie udało się przez cały ten znany spór wokół chrystianizacji postaci Korczaka wywołany przez krąg Claude'a Lanzmanna, nie udało się wywołać takiego na świecie filmu o Korczaku, na jaki Wajda liczył, ale ten film był ważny. No i oczywiście to jest kilkanaście tematów jeszcze do tych, które pan Piotr wymienił. Dodałbym Krajobraz po bitwie, ważny film, z reakcja na marzec 68 roku w filmach Bardiniego i Celińskiej.
W takim razie może spróbujmy jeszcze chwileczkę zastanowić się nad, to już Tadeuszu po części żeś dotknął tej tajemnicy, ale chciałbym, żebyśmy o tym szerzej powiedzieli. Na czym polegał problem Andrzeja Wajdy z tematem żydowskim? Ponieważ z całą pewnością wielokrotnie do niego wracał w różnej formie, sięgając po bohaterów bardzo charakterystycznych, bardzo znaczących, zapadających w pamięć bohaterów żydowskich. Czasami podejmował najważniejsze momenty historii żydowskiej, historii Żydów XX wieku, zagłady, Holokaustu. I właściwie we wszystkich tych przypadkach zbierał za to baty, zbierał za to cięgi, albo od opinii publicznej polskiej, jak to w przypadku Samsona, albo i to częściej od opinii żydowskiej, jak w przypadku Korczaka czy Ziemi Obiecanej. I można powiedzieć, to jest taki krąg syzyfowego wysiłku, uporczywego podejmowania tematów, za który jest się za każdym razem karany. Jak to wyjaśnić? Tadeuszu, masz jakiś patent na to? No to trochę nie wina Wajdy, prawda, że to jest tak bardzo trudny, ciężki i drażliwy temat. To jest temat od... Pamiętam, jak w 1988 roku, wtedy przygotowując, może koniec 1987, to spotkałem Andrzeja Wajdę na spotkaniu z Janem Błońskim w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, kiedy była promocja książki Jana Błońskiego Biedni Polacy patrzą na getto. Wajdę to niezmiernie interesowało. To była taka przełomowa książka dla nowego podjęcia tematu żydowskiego w polskiej kulturze. On wtedy przygotowywał jeszcze, to dodajmy do tego tematu, przedstawienie Dybuka Anskiego. Zamówił u Ernesta Bryla przekład nowy i najpierw go wystawił ze wspaniałą scenografią swojej żony Krystyny Zachwatowicz w Starym Teatrze w Krakowie. Właściwie tę samą koncepcję przedstawienia już w przekładzie hebrajskim Bialika wystawił z teatrem tel awiwskim, z tym, że w Jerozolimie, bo to był festiwal wtedy, więc jeszcze Dybuka bardzo pięknego można by do tego dodać. To jest natura drażliwości tego tematu, relacji między Polakami i Żydami, zasłużonego wyrzutu sumienia Polaków, wiemy po ukazaniu się sąsiadów Jana Grossa, za nie ograniczenie się do tej roli świadków. Nie wiadomo, czy można było zrobić więcej, ale pewnie można było większą życzliwością otaczać żydowskich obywateli wtedy. To jest natura tematu, a Andrzej Wajda był wrażliwy na wszystkie ważne sprawy związane z Polską za jego życia, więc musiał do tego tematu wracać. Piotrze? To dlaczego nie wychodziło, czy dlaczego były kłopoty? Na czym polega ten problem, bo gdybym ja podjął, mówię teraz o swojej konstrukcji psychicznej, gdybym ja podjął jakiś temat raz, drugi i wszyscy by mi powiedzieli, stary, nie bierz się za to, nie rozumiesz tego, zostaw to, to bym pewnie posłuchał tej dobrej rady. Wajda nie słuchał, brnął i za każdym razem dostawał po głowie, więc jest tu jakiś węzeł. Czy to rozumiesz?
Na czym to polega? No, wydaje mi się rzeczywiście, że i drażliwość tematu i jego skomplikowanie się przyczyniało do tego. W przypadku tych, no powiedzmy, już zostawię Wielki Tydzień, bo on był słabo przedyskutowany i też był po prostu słabym filmem, ale w przypadku Samsona i Korczaka. W przypadku Ziemi Obiecanej no, czepiono się tych no, stereotypowo pokazanych postaci żydowskich fabrykantów, zwłaszcza Greenspana. Ciekawe, że nie czepiano się na przykład Kawalerowicza za Austerię. Znaczy ja uważam, ja uwielbiam Austerię i jest to jeden z najpiękniejszych filmów, ale tutaj ci sami aktorzy grali podobnie, przesadnie gestykulując i mówiąc, tutaj nie było. Więc ten atak zupełnie niezasłużony na Wajdę za Ziemię Obiecaną był. No chyba tu rzeczywiście jednak wystąpił stereotyp, zwłaszcza we Francji, tej dzikiej Polski, której jeśli reżyser polski jest i pokazuje, że to musi to być z antysemickiego punktu widzenia. Tak? Lanzmann by tak uważał. No stąd kłopoty, no bo rzeczywiście był wpływowy i te dwa filmy utrącił. Zastanawiam się, co jeszcze, tak? Wajda dość umiejętnie, ponieważ dość umiejętnie pokazywał Polskę dawną, Polskę przedwojenną, Polskę no, z dawnych epok, prawda? I potrafił to robić, XIX-wieczną, i wpisywać Żydów w pejzaż, ponieważ był w ogóle bardzo wpisany sam w ten taki no, arcypolski pejzaż. W związku z tym też ich wpisywał, tak? Jankiela, jeszcze pan Tadeusz właśnie z Jankielem nam dochodzi do tych żydowskich. Tych. I Brzezinę, ja zastanawiałem się długo, czy ten minutowa dosłownie sekwencja Sztetlu w Brzezinie. Czy ona jest karykaturalna, czy nie? To jest rzeczywiście taki ciemny świat, dziwny, do którego ten główny bohater, którego gra Łukaszewicz, tak? On wpada do tego miasteczka, gdzie próbują coś mu sprzedać, coś mu dać z furmanki. Nie wiem, to oczywiście może razić jako taki właśnie ciemny, szwargoczący tłum. Może być stereotypowe. No w Wajdzie najlepiej wychodziły chyba te filmy, które pokazywał środowiska, z którymi się czuł najbardziej związany, czyli polską inteligencję, ziemiaństwo czy postziemiaństwo. Dlatego wszyscy uwielbiają Panny z Wilka, no bo to jest niesłychanie wysmakowany film, w którym on pokazuje jakby sferę społeczną, do której czuł się przynależny i z którą czuł się bardzo związany, tak? No oczywiście potrafił nakręcić świetne przynajmniej dwa, czyli Ziemię Obiecaną i Człowieka z Marmuru, film o robotnikach, ale te lepiej mu wychodziły. Co ciekawe, nie pokazał jednego, to już jakby trudno się czepiać, no nie chciał, to nie zrealizował. Tak mi się wydawało przez długi czas, że tego nie pokazał. Teraz może bym troszkę to zniuansował. Chodzi mi o to, że nie tylko on jeden podejmował temat żydowski. I co ciekawe, robiąc stosunkowo mało tych filmów PRL-owskich, prawda? No bo my jesteśmy przywiązani do tych dwóch człowieków i Bez znieczulenia, ja wiem co, nawet Polowania na muchy, ale ostatecznie jakby tak zebrać ten korpus, to tych filmów pokazujących PRL było nie tak dużo. Wajda nie pokazał jednej rzeczy zupełnie, wydaje się, mianowicie nie pokazał pożydowskiej pustki. Czyli czegoś, co dzisiaj jest doświadczeniem właściwie już trochę minionym, już nie jest tak doświadczonym, w latach 60. było oczywiste. To mnie dziwiło, że on tego rzeczywiście nigdy nie zrobił. Oczywiście nie zrobił takiego filmu współczesnego, w którym można byłoby to pokazać, chociaż można było to nawet zrobić w Niewinnych Czarodziejach, pokazując, prawda, wówczas jeszcze stojący... Może we Wszystko na Sprzedaż było na to miejsce. Albo na przykład we Wszystko na Sprzedaż, prawda? Teraz sobie pomyślałem, że ta scena na cmentarzu, ten cmentarz za murem jest czymś takim, ale to jest temat, który podjął w trzech swoich kolejnych filmach Tadeusz Konwicki. W Zaduszkach, Salcie i potem Jak daleko stąd, jak blisko, gdzie temat właśnie pustki po Żydach, tego miejsca, którego nie ma, jest bardzo silnie zaznaczony. No i broniąc Wajdę, wydaje mi się, tutaj jest jeszcze jeden obraz, który no jest jednak filmem Andrzeja Wajdy, tak? Mianowicie chodzi mi o ekranizację Umarłej klasy Tadeusza Kantora, gdzie on
Ja tu się od razu wytłumaczę tym, którzy mnie nie znają. Dla mnie Tadeusz Kantor jest najważniejszym artystą na świecie, więc tutaj tak, żeby wszyscy wiedzieli, a przynajmniej jednym z najważniejszych dla mnie twórców. Ale faktem jest, i sam Wajda to opowiadał, pamiętam, bo byłem na takim spotkaniu, kiedy on o tym mówił, że to on namówił Kantora, żeby wyprowadzić umarłą klasę z Krzysztoforów na całkowicie wtedy pusty. Dzisiaj tam jest około 200 restauracji na tym placu, znaczy chwilowo zamkniętych, bo mamy lockdown, ale jeszcze przed chwilą były otwarte, nie da się tam wytrzymać, przez całą dobę to chodzi, ale ja jeszcze pamiętam całkowicie pusty Kazimierz, a Kazimierz z 75 roku, kiedy oni to kręcili, był rzeczywiście pusty dosłownie, tam nikogo prawie nie było i pomysł, żeby wyprowadzić umarłą klasę i posadzić w tych jatkach na Placu Nowym i był wstrząsający i był to pomysł Wajdy, który chyba zrozumiał, że to jest ten element w jego twórczości, tej żydowskiej, którego dotychczas nie było, że Konwicki to pokazał. Konwicki pokazał w Salcie pustą synagogę, prawda? Już wiemy, że to jest synagoga, jest teraz domem kultury. Może gdyby Wajda więcej robił w ostatniej dekadzie swojego życia filmów współczesnych czy PRL-owskich, a mniej historycznych, to może by się znalazło miejsce i na to więcej. Mm-hmm. Dopowiem tylko, że nawet w ostatnim filmie Wajdy Powidoki jest motyw żydowski, motyw, który Władysław Strzemiński dowiaduje się od jednej ze swoich studentek, że wyjeżdża i ofiarowuje jej cykl grafik, prawda, poświęcony Żydom. Także od pierwszego planu po epizody rzeczywiście był wierny temu żydowskiemu tematowi. Proszę Państwa, to teraz chciałem oddać głos publiczności. Jest kilka pytań takich szczegółowych. Mianowicie pierwsze pytanie dotyczy Serge'a Merlena, francuskiego aktora, który odtwarza postać Jakuba Golda. W jaki sposób twórcy filmu nawiązali kontakt z Merlenem? Czy coś na ten temat wiadomo? Tak, Kazimierz Brandys w okresie realizacji filmu był w Paryżu. On w ogóle miał związki z Paryżem, był na serii wykładów, zmarł w końcu w Paryżu, tam spędził. Także Wajda był w Gdańsku, bo pracował nad Hamletem, co też może wiązać się z takim uznieślającym aspektem Samsona. I oni telefonicznie porozumiewali się, tam dwa razy się spotkali, a tak to na dystans prowadzili rozmowy i korespondowali. I Brandys był wprowadzony w te kłopoty, obstarał się mu pomóc i po prostu przywiózł. Najpierw napisał do niego, że ma takiego aktora, którego zobaczył w teatrze. Nawiązał z nim kontakt, dostał aprobatę Wajdy, że spróbujmy, że przyjechał z nim i stąd on się znalazł na planie, dubbingowany zresztą potem przez Władysława Kowalskiego, co łączyło się z pewnym kłopotem, bo w kilku scenach dwie postaci mówią tym samym głosem Władysława Kowalskiego, ale oczywiście takie rzeczy są do załatwienia. Warto dodać, że po wielu latach Serge Merlin zagrał pięknie w Dantonie. Był jednym z rewolucjonistów. Drugie pytanie dotyczy również tego aktora. Czy coś możemy powiedzieć na temat jego dalszej kariery? Czy wiąże się z jego nazwiskiem jakiś film, o którym warto wspomnieć? Przesłodzona kultowa Amelia, w której zagrał bodaj kataryniarza. On umarł rok temu, dość długo żył. Nie nakręcił bardzo wielu filmów, ale rzeczywiście zagrał w tej strasznej, słodkiej Amelii. Epizod w Zanussiego filmie, jeśli się nie pomylę, Drogi wśród nocy. I trzecie pytanie. Pytanie o wymowę taką propagandową zarówno pokolenia, jak i Samsona.
wątpliwość zgłoszona przez naszego widza, czy właśnie mówiliśmy już w jakimś stopniu o tym, czy fakt, że Armia Krajowa w obydwu filmach, właściwie w pokoleniu przede wszystkim, no, jest bardzo, bardzo negatywnie sportretowana, a jedyną grupą, która jest skłonna pomagać Żydom w getcie, ale też w ogóle walczyć z Niemcami, to są komuniści. Czy to, jak to traktować? Czy traktować to jako taki trybut płacony przez Wajdę no, pewnemu dyskursowi politycznemu aktualnie obowiązującemu, czy do jakiegoś stopnia można powiedzieć, że odpowiada to przekonaniom samego autora? Zdecydowanie to pierwsze. To wynikło z czasu pamiętania. To był film przygotowany Polski Ludowej, która miała się odbyć w połowie 1954 roku. Ford zamówił scenariusz u Bogdana Czeszki. No to jest znana historia. Ford się przestraszył tego tematu. Poczuł, że musi tak dalej, jak przeczytał dwie wewnętrzne recenzje, oddał gotowy temat i scenariusz swojemu ulubionemu asystentowi, Andrzejowi Wajdzie, co nie zmieniło bieg życia Andrzeja Wajdy, bo on nagle wtedy w takim zawirowaniu życiowym, po nieudanych etiudach szkolnych, myślał o porzuceniu tego zawodu, powrocie do malarstwa, powrocie na akademię. Nagle dostał taki prezent od losu w postaci możliwości debiutu współpracy z Bogdanem Czeszką, z którym porozumiewał, z wartością ideową pierwowzoru literackiego powieści Bogdana Czeszki, to i tak jest maksimum tego, co się dało wyczyścić z tej antyjakowskiej fobii i tak dalej. I równowagą dla tej niewątpliwie pozostałej fałszywej ideologicznej wymowy filmu, rekompensatą jest wspaniała realizacja, właśnie wątek Tadeusza Janczara, związany także z tematem żydowskim, świeżość, kreacje aktorskie, to było takie nowe otwarcie w polskim kinie, aczkolwiek trzeba przyznać, że na przykład Adam Michnik do dziś nie może przebaczyć Andrzejowi Wajdzie tego debiutu, on jakby nie widząc wartości artystycznej, świeżości pokolenia, rzeczywiście straszliwie go zbeształ, zresztą we wstępie domowej księgi Wajda film. Chcesz coś, Piotrze? Trzeba tylko powiedzieć, że dzisiaj to nam się wydaje, że to po prostu jeden obok drugiego, bo to 6 lat różnicy, ale te 6 lat różnicy wtedy to była ogromna różnica jednak pomiędzy pokoleniem robionym według Czeszki z poparciem Aleksandra Forda, a Samsonem robionym w 1961 roku, 7 lat, prawda? To jest różnica całej epoki, to już nie jest stalinizm, to już jest środkowy Gomułka, to są zupełnie różne trendy. W Samsonie to trzeba powiedzieć tym, którzy tego filmu nie widzieli, nie ma AK, w zasadzie w ogóle nie ma sił zbrojnych, znaczy, bo ta grupka tego Pankrata, no to możemy się domyślać, że to jest pewnie Gwardia Ludowa czy coś, ale to też nie jest nazwane wprost. To są po prostu jego znajomi, towarzysze z więzienia, więc to nie jest aż tak polityczne jak w pokoleniu. To są raczej troszkę przypadkowi ludzie. No, to oczywiście, no to jest, na tym polega fabuła powieści czy filmu, ale on przecież zostaje znaleziony przez rykszarza poniekąd przez przypadek. To, że trafia tam, a nie że trafia na przykład do akowców czy do klasztoru, no to jest oczywiście wybór ideowy, tak. Ale też nie jest jasne, nie jest powiedziane wprost, nie jest akcent położony na to, że to są po prostu komuniści i oni go ratują jako komuniści. No jest to szlachetny człowiek z więzienia. Też pokazane ironicznie, proszę zauważyć, że w więzieniu
Malina mówi, że nie każdy musi być człowiekiem, że tam z żelaza czy ze stali, tak? To znaczy, to nie jest tak. Znaczy, ten maksymalizm moralny Pankrata też jest troszeczkę podcięty, też troszeczkę zakwestionowany. Nie każdy musi być człowiekiem ze stali, a wiemy, że ludzie ze stali często bywają maksymalistami i ideowymi, i moralnymi, i te wybory są trudne. No, więc to są dwa różne zupełnie też i filmy, bo i epoki były. Proszę panów, powoli zmierzamy do końca naszej rozmowy. Na koniec takie pytanie, można powiedzieć, o ocenę historyczną tego filmu. Spróbujmy wydać taki sprawiedliwy werdykt. Czy film Samson zasługuje na to, żeby o nim mówić, żeby go wspominać, żeby go trochę oczyścić z kurzu, otrzepać z kurzu i częściej pokazywać, czy raczej zostawiamy go tam, gdzie jest, czyli w takiej trochę przykurzonej szufladzie archiwalnej? Proszę bardzo. Panie profesor. Ja bym z akcentem na pokazywać, że tak, to jest jednak film, oczywiście, że on ma 60 lat, ogląda się go jak właściwie zabytek historyczno-filmowy, ale jednak z momentami takiej prawdy artystycznej, którą warto ocalić. I ten przypadek, że 9 lat temu Włosi przypomnieli go i dali Andrzejowi Wajdzie nagrodę za poruszenie tematu żydowskiego, nie jest przypadkowy. Wiem też, że studenci upominali się o ten film. Uważali, że jest za bardzo zapomniany i może z tego punktu widzenia można by wyrazić żal, że Andrzej Wajda nie umieścił go na tym swoim historycznym boksie, ale oczywiście na tym boksie się nie kończy. Choć rozumiem jego decyzję z drugiej strony. Piotrze? No nie ukrywam, że miałem żal do Wajdy za ten boks, to znaczy po pierwsze za to, że on jest upiornie drogi, więc nikt go nie może sobie kupić, ale po drugie, że jednak wyselekcjonował i wyrzucił, tam jest bodaj 30 filmów parę, i jednak te parę poświęcił. Trochę to z tego względu, że jak już się robi takie dzieła wszystkie, to jednak wypada dać wszystko. Choćby dla tych, którzy na przykład obejrzą Korczaka i będą chcieli zobaczyć tego gorszego Samsona i zobaczyć, jak się Wajda w ciągu przez 30 lat zmienił. To jest po prostu samo w sobie bardzo ciekawe. No a poza tym jednak ja mi się wydaje, że ze względu na te, pomijając i dydaktykę ideologiczną i pewne płycizny, prawda, scenariuszowe i te niektóre sceny właśnie nadmiernie uteatralizowane, czy może nadmiernie wzniosłe, to jest tych kilkanaście scen, które wejdą do historii, nawet jeśli nie filmu, to zdjęć, to znaczy materii filmowej, prawda? To ja sobie absolutnie wyobrażam, że ktoś mógłby sięgnąć do sceny z kolędnikami, czy sceny właśnie tego postaci, tej kafkowskiej właśnie, tego małego właśnie nie Samsona, który biegnie wzdłuż muru getta, żeby się przedostać na drugą stronę i zobaczyć cmentarzysko, czy kilku innych, no, czy budowy tego upiornego parkanu. I to są sceny wielkie. Oczywiście wszystko idzie zawsze na konto reżysera, więc i te sceny idą na konto reżysera. Czy to wymyślił sam Wajda, czy pomógł właśnie Jerzy Wójcik, czy może ktoś wymyślił, zróbmy to tak i tak to zrobiono, tego nie będziemy wiedzieć. Ale to są rzeczy, dla których warto to pokazywać. No poza tym tych filmów o Zagładzie nie mamy tak wiele. Jest książka Joanny Preisner, Kamieni na Macewie, Holokaust w kinie polskim, tamtych filmów PRL-owskich jest bodaj 15. To nie jest bardzo dużo. W tym filmie ewidentnie nieudane, filmy pomarcowe, a ten Samson się prezentuje całkiem nieźle, więc wart jest no, przypomnienia. Na jakimkolwiek dostępnym nośniku na szczęście jest, można go zobaczyć w internecie. To jest legalne, ale jest. Czyli obydwaj panowie dajecie kciuka w górę. Warto film Wajdy Samson obejrzeć, warto o nim rozmawiać. Ogromnie panom dziękuję za rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy tutaj sporo ciekawych wątków.
które mam nadzieję będą inspirujące dla naszej publiczności. Dziękuję bardzo Państwu, którzy nas oglądali i bardzo dziękujemy platformie internetowej BlogPress za gościnę. Zapraszamy w przyszłym miesiącu na kolejne spotkanie internetowe poświęcone kolejnym wydarzeniom historycznym. W tym wypadku to najbliższe spotkanie będzie związane z rocznicą wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen i będziemy oczywiście Państwa informować dokładnie o dacie naszego spotkania. Jeszcze raz dziękuję Państwu i do zobaczenia. Dziękujemy.